Kochani, ostatni odcinek, który oglądaliście Czymka i Loczki, był o dziewczynie, której podobał się nauczyciel i oni tam razem tam daram tam tam. Ale kochani, to był odcinek, który był planem A. Ja mam jeszcze plan B, nie wiem, może jeszcze mam plan C. I dzisiaj, kochani, mam dla was mój plan B, czyli kolejny odcinek, gdzie dziewczyna bardzo chce tum turum tum tum z nauczycielem. Znowu, tak, dwa razy pod rząd, ale inny paradokument, nie trudne sprawy. Dlaczego ja? Biorąc pod uwagę, jak bardzo jest pani ambitna i jak bardzo pani zależy, zrobię wyjątek. Spotkajmy się później po południu. Ale może przesiedźmy na tym. Na uczelni oczywiście pozostaniemy przy oficjalnej formie, ale tu przy kawie. Bardzo mi miło, czuję się wyróżniona. Bo jest. Co tak te dziewczyny tak podrywają chłopaków w takie dziwne sposoby, takich dziwnych chłopaków, co? Cóż, mam nadzieję, że główna bohaterka nie ma na imię Agata! Witam was, Czymka i Loczki! Dziewiętnastoletnia Kamila była zżyta ze swoimi rodzicami. Miała ambitne plany na przyszłość i nie posiadała się ze szczęścia, kiedy dostała się na wymarzone studia biologiczne. Kamila była bardzo szczęśliwa i tyle musicie wiedzieć, bo... No, przechodzimy do akcji, to co mam powiedzieć, to od razu lecimy, no. Nie mamy czasu! Kamila wybrała się wraz z matką do dziekanatu swojej wymarzonej uczelni, by zanieść zdjęcia potrzebne do wyrobienia legitymacji studenckiej. Zaaferowana sytuacją wpadła na 49-letniego Krzysztofa Drozdowskiego, cenionego profesora uczelni. Mężczyzna z wyraźną sympatią przyjął przeprosiny Kamili, ale jej matka... Całe szczęście z sympatią przyjął przeprosiny, mógł powiedzieć... Spoko przyjmuj, ale zabiję cię w nocy! Dostrzegła w zachowaniu profesora próbę nawiązania flirtu z jej córką. Ta scena trwała maksymalnie 5 sekund. Come on, co ona mogła tam zauważyć? Zastanawiałam się, co odwaliło mojej matce. No, zrobiła mi wstyd w pierwszy dzień na uczelni. Zastanawiałam się, co ją tak zdenerwowało. No, ten profesor był mega miły. Poza tym to ja na niego wpadłam. A on nawet z tym nie miał problemu. Uśmiechnął się tylko do mnie, no co w tym złego? On był wdzięczny, że nie wleciałaś mu z buta w brzuch na przykład, nie? Stary facet silni się do 19-latki. To po prostu niewiarygodne, tak nie może być. Nie, ty chyba oszalałaś. Jak ona się szybko wkurzyła. Tak szybciutko? Już? Jeszcze nie wydarzyło, jeszcze. Rzeczywiście, jak na moim horyzoncie pojawiał się jakiś nowy facet, to moja matka wyobrażała sobie nie wiem co. Ale tym razem przesadziła, no byłam po prostu na nią wściekła. Może ona jest taką wróżką, widzi jak podchodzisz do tego mężczyzny i go wykorzystujesz finansowo, potem zyskujesz popularność i się okazuje, że to wszystko było zaplanowane od początku. W drodze powrotnej z uczelni Kamila kłóci się ze swoją matką. Nie może pojąć, dlaczego Sabina aż tak się zdenerwowała i wpadła w furię. Ja się tam więcej nie pokażę. Nie wiem, będę musiała szukać jakiejś nowej uczelni, może jeszcze trwają gdzieś jakieś... uzupełniające rekrutację. Ale o co ci chodzi? No wpadliście tylko na ziomka, come on! Z gówna batalię ukręcisz, nie wiem o co wam chodzi. To bardzo dobry pomysł. Skończ tu mi uniwersytetem, więcej tam nie chodź. Słucham? Mamo, to jest moja wymarzona uczelnia, ty się dobrze czujesz? Bardzo dobrze się czuję. Nie czujesz się w ogóle dobrze, jesteś kompletnie szalona. Ten facet był śliski. Tam od razu śliski, no w sensie... Może... Znaczy nie, no chyba mył włosy. Co to za profesor, który ślini się do swojej studentki, 19-latki? Może więcej profesorów tam takich wykłada? Mamo, jaki ślinisz? On się do mnie uśmiechnął, co w tym złego? I spotkaliście się fizycznie już, nie? Tam poleciało z bara. To, że to stary facet, który ugania się za dzieckiem. Skąd ty to wiesz? W sensie my wiemy, że tak będzie, bo widzieliśmy już zwiastun, okej, ale... Ty tego nie wiesz, nie, aż nie powinnaś tego wiedzieć, you know? W sensie, tam było takie... No... Ładna dziewczyna mi waliła z bara. Fajnie, żeby je zabiła. Jeszcze mi pomaga prosić zeszyć. Fajnie, cześć. Jakby, no i tyle. A dzieckiem! Mamo, jestem dorosła, nie mam 5 lat. Masz... 4 razy 5? Nie masz. To nie znaczy, że nie mam obowiązku cię pilnować. Zawsze będziesz dla mnie małym dzieckiem, nawet jak będziesz stara. To nie znaczy, że masz mnie traktować jak dziecko. Jak ona to mówi, Jezu Chryste. Jak ona jest wściekła.
Ona się trzyma, żeby nie walić na ulicy, nie? Ona tam poleci zaraz do krzaka. Za każdym razem, kiedy jakiś facet uśmiechnie się do mnie albo po prostu będzie dla mnie miły... No patrzę na nią! Jest jak coś wściekł! Spokój się, oddychaj! Ty zaczynasz wariować, ja mam tego dość. Posłuchaj, jeśli uważasz, że dorosły mężczyzna, który ugania się za młodymi dziewczynami, to jest wszystko normalne. Ale to nikt się nie uganiał! I jeszcze! To chyba nie jesteś taka dorosła, na jaką się kreujesz. Nie kreuję się, tylko jestem. A jak mi nie będzie odpowiadało to, że jakiś facet mnie podrywa, to mu o tym powiem. Nie potrzebuję twojej pomocy w tym zakresie. Aha! Czyli uważasz, że wszystko jest okej, normalne i ci to odpowiada? Tak, a tobie nic do tego. Jestem twoją matką. A ja mam 19 lat. Kamilo, dziecko, błagam cię. Żadne dziecko, jestem dorosłą kobietą, studentką i... Ta muzyka, tutaj te dramaty. Ona wywaliła mu tylko z baru, on na nią spojrzał, nic nie powiedzieli praktycznie. Nie wymienili żadnego zdania. Tak niczego nie wyszło, a wy zaraz wyciągniecie nóż. I tak, podobam się facetom, czas to zaakceptować. Proszę cię. Proszę cię, nie odtrącaj mnie, Kamila! Muzyka jest jakby ich wioska została spalona i ona teraz nie miała gdzie się podziać. Wszystko, co robię, robię dla ciebie. Zrobisz dla mnie najwięcej, jak dasz mi święty spokój. Mam dość twojej ciągłej kontroli. Albo ty się ogarniesz? Co się dzieje z tą kobietą rudą, nie? Jaka tam jest dramaturga na twarzy? Nie zesraj się, matko boska! Co jest w ogóle? Czy tylko ja nie poczułam w ogóle powagi sytuacji, a oni próbują nam tak na siłę łopatą to do głowy wrzucić? Albo ja się wyprowadzę. Co wyprowadzę? Dlaczego ty tak nie chcesz się wyprowadzać? Tylko z bara wyleciałeś typowi! Jak to? Jak się... Proszę cię, uspokójmy się już. Ja już się więcej nic nie odzywam, błagam cię. No dobrze, ale ty się musisz ogarnąć, ja nic złego nie zrobiłam. Dostałam się na dobre studia, mam mega wyniki. A ty? Ty powinnaś być ze mnie dumna, zamiast cały czas się ze mną kłócić. Ja jestem z ciebie bardzo dumna i z twoich studiów, zrozum, ja po prostu się martwię. To jest najbardziej niedorzeczna scena w paradokumencie, jaką mieliśmy. W sensie, że tak bardzo nie ma sensu, nie? Po prostu jakby poziom powagi jest tutaj wykraczający poza skalę. Muzyka, montaż, ten chaos, który się dzieje w rozmowie między nimi, ich reakcje, mimika, to jakie sobie zarzucają rzeczy, to jakie sobie stawiają ultimatum, to nie ma sensu. Ona tylko mu wywaliła z para na chodniku. Co ja oglądam? Co ty oglądasz? Co się k***a dzieje? Byłam zdenerwowana zachowaniem mamy, ale miałam nadzieję, że jak zacznę chodzić na studia, to przestanie traktować mnie jak małą dziewczynkę. Już od dawna wiedziałam, że podobałam się facetom. Poza tym, to nie był jakiś prostacki, chamski podryw. O czym wy gadacie? Co ja się jestem, co ja robię? Może co ja się Godzinę później Kamila kończy zapisywać się na zajęcia, na które zamierza uczęszczać w tym semestrze. Matka przynosi jej ulubione rogaliki. Dupę chcę dostać! Upiekłam rogaliki, twoje ulubione, proszę bardzo. Co to za nagła zmiana frontu? Chcę się pogodzić, mam już dość tych awantur. No, powiem ci szczerze, ja też. Dobra. Dobre, zatrute. Słuchaj, co robisz? Wybierasz przedmioty? Mhm. Oj, ambitna z ciebie dziewczyna. No, na niektóre zajęcia jest limit miejsc, tak więc trzeba się spieszyć. A zamierzam wyciągnąć z tych studiów jak najwięcej. Brawo. Pokaż, co tam wybrałaś. Okej, to... Ej. A co to ma znaczyć? Ekologia stosowana? No, co ty masz do ekologii stosowanej? Wow! Tylko nie ekologia stosowana! Do ekologii stosowanej to ja nie mam nic. Ale do tego obleśnego Drozdowskiego, na którego żeśmy wpadły przed uczelnią. Nie, znowu zaczynasz? Mamo, po pierwsze nie jest obleśny, a po drugie... To jest oblech! Stary oblech! Co ci się... Ale ta mama jest odpalona, nie? Te zajęcia są za 6 punktów, co oznacza, że są bardzo ważne i bardzo przydatne. I co z tego? A może są jakieś ciekawsze zajęcia? Poszperaj! Ekologia stosowana? Nie ekologia stosowana! Zrób ekologię dostosowaną może! Popytaj starszych kolegów! Dziecko, nie wybieraj tego przedmiotu tylko dlatego, że... Co my oglądamy? Jakie to jest poryte! Jaka ta mama jest odpalona! Chryste panie, dzieciaki! Wyobraźcie sobie, że zapisujecie się na ŁKS, żecie grali w koszykówkę i tam jest trener Darek Ciach. Widzicie, będę miał koszykówkę z Darkiem Ciachem, a tata k***a zabije go, zabije! Mamo, po trzecie, bez tych zajęć mam 4-godzinną lukę w czwartek. A
No i bardzo dobrze. Przyjdziesz do domu, zjesz z nami obiad, odpoczniesz. No, po co w ogóle wychodzić z domu? Co nie najlepiej, żebym siedziała cały czas pod twoją spódnicą. Kamila, znowu zaczynasz? A ja zaczynam! Znowu chcesz chodzić pod spódnicę mamy? Przychodzisz, żeby się ze mną pogodzić. Po 5 minutach zaczynasz się ze mną kłócić. Zejdź z tego Drozdowskiego! Nie siadajcie na Drzaski. Bo on się tam nazywa Drzaskowski, czegoś tak, nie? Kiedy Trzaskowski usiądzie na Drzaskę, nazywa się Drzaskowski. To on nic nie zrobił! Niech on zejdzie z ciebie, bo to naprawdę nie wypada, żeby stary facet... Nie, dość! Mam cię dość! Zajmij się swoim życiem, moje zostaw i daj mi wybierać takie przedmioty, na które mam ochotę! Kamila! Nie mogłam uwierzyć w to, że matka chce kontrolować, na jakie przedmioty mogę chodzić, a na jakie nie. I Kamila zrobi dazuś, bo też ma daddy issues. Albo mamy issues, albo issues po prostu. Ale my mamy już klasyk, co? Ach, te dziewczyny. Ja obiecuję, że spędzę dzisiaj 3 godziny szukania trzeciego portokładu, który jest taki sam. I znowu jest uczennica, która startuje dla nauczyciela. Ja nie wiem, ile tych odcinków może być. To jest nieskończona ilość. Co 8 odcinek prawdopodobnie jest o tym. Gdzie idziesz? Wychodzę i to jedyna informacja, jaką dla ciebie mam. Powiedz mi, dokąd idziesz i kiedy wrócisz? Co tu się dzieje? Mamę pojebało. Kompletnie ją pojebało. Tata, ja się jej boję. Mama nie bierze leków. Słychać was aż na klatce schodowej. Dziewczyny, co wyście powariowały? Ja nie, ale ona tak, no wariatka. Kamilka, proszę cię, nie zwracaj się w ten sposób do mamy. Gdybyś wiedział, co ona dzisiaj zrobiła, mówiłbyś podobnie. O czym ty mówisz? O niczym! Od rana stroi fochy! Bardzo się podoba, że ty idziesz po prostu do toalety sobie... na to, co się robi w toalecie. I ona tak skarży się na mamę, a ten, no... ta to zawsze, co? Dalej tak samo. Przepraszam, panie profesorze! Stać pana na więcej. Mogłabym zająć chwilkę? Dobry pani. Słucham, dzień dobry, proszę. Taka dość głupia sprawa. Jak? Trudna sprawa. Trudne sprawy. Chciałabym pana przeprosić za tę ostatnią sytuację z moją mamą. Jest trochę nadopiekuńczy. Jak każdy rodzic. Nie. Ona ma 19 lat. Jakby są rodzice, którzy już tak nie zachowują się wobec 19-latki. Twoje dziecko skończy 18 lat, to teraz szampana masz takie dziecko. Powodzenia. My jedziemy na wakacje, nara. Ja naprawdę nie chciałem zrobić nic złego, ale jeśli poczuła się pani nieswojo, to bardzo pani przepraszam. Nie, naprawdę nie ma pan za co przepraszać, nie zrobił pan nic złego. Był pan przystojny i pan popatrzył i to się sprawiło, że pan zrobił straszne złości. A to mój tata. Dzień dobry, Ryszard Druszczyk, bardzo mi miło poznać. Mnie również, Krzysztof Drozdowski. Gratuluję córki. Fajna urosła, fajna. Dostać się na naszą akademię to... duża sztuka. Dziękuję. Jesteśmy z żoną z niej oboje bardzo dumni. Tak, to przestań. No już. Dobrze, miło się z państwem rozmawia, ale przepraszam. Rozumiem, spieszę jasne, się na pierwszy proszę. Wykład. Bardzo dobrze, to akurat było bardzo krępujące, więc dobrze, że uciekasz. A to chyba idziemy w tym samym kierunku, bo ja również wybieram się na ten wykład. O! To bardzo mi miło. Przyznam, że zżerał mnie stres, że nikt nie zapisze się na te nudne zajęcia. Żartuje pan? Żartuje pan? Biologia niestosowana, dostosowana, zastosowana? To brzmi jak super ciekawie! Wow, to jest wszystko! Drozdowski wywarł na mnie bardzo dobre wrażenie. Kulturalny, grzeczny facet z fajnym poczuciem humoru. Ryszard, ty draniu! Ryszard, ty draniu! Oddaj rower, będziesz kompletnie zaskoczony, nie? Ja ci mówię, bo ja już wiem, co nas czeka. Widziałem dosłownie 5 scen przy muzyce, dlaczego ja tu duru-duru, co będzie, ale... ja wiem, Ryszard, że ty możesz się troszeczkę rozczarować. A duży jesteś, więc będzie to przynajmniej ciekawie wyglądało. Jak miażdżysz temu człowiekowi czaszkę. Tego samego dnia po zajęciach Kamila szuka notatek, które zrobiła na wykładach, żeby je przejrzeć. Dziewczyna jest bardzo pilna i ma nadzieję na stypendium. O, panie profesorze! O, to pani. No, to musi być przeznaczenie. No, tylko żeby pan nie pomyślał, że pana śledzę. Mam taką jedną sprawę. Nie wie pan może, czy w bibliotece akademickiej są te książki, o których pan dzisiaj wspominał? Ale wie pani, że one nie są obowiązkowe. No, ale ja mówiłam, że jestem pilna. No, to prawda. Dlaczego to jest takie dziwne, że tak w ogóle, jak dochodzi do takiej sytuacji? Zauważyłem na zajęciach. Dawno nie spotkałem tak ambitnej studentki. Bo prawdopodobnie zaczęliśmy przed nią pracę na dobieranie się do studentek, co? Oby tak dalej, a może pomogę pani zdobyć diamentowy grant. Serio? Myśli pan, że dałabym radę? To ty dasz radę zdobyć puchar Quidditcha! A kto inny? Oczywiście, że tak. Co prawda wnioski składamy dopiero pod koniec semestru. A co trzeba zrobić? Uuu, naprawdę niewiele.
Wystarczy być najlepszym na roku. I przychodzić co piątek do domu. No i zrobić najlepszy projekt. A do kiedy jest termin? W ogóle też na czym to polega? Ja mam bardzo dużo badań w głowie. Jakby pan chciał, to mogę panu szybko streścić. Wie pani, chętnie posłuchał, ale... Ale nie chcę słuchać. Spieszę się na gościnny wykład. No to może spotkamy się po tym wykładzie. Możemy gdzieś usiąść, porozmawiać na spokojnie. Co? Coś nie tak? Jakby to pani powiedzieć... Naprzykrzam się panu. Przepraszam, ja... Niech pani nie przeprasza, po prostu nie wiem, czy to wypada, żebyśmy spotkali się poza zajęciami, poza uczelnią. No tak. Raczej tego unikam. To zróbcie unik! Zróbcie unik! Ale... Biorąc pod uwagę, jak bardzo jest pani ambitna i jak bardzo pani zależy, zrobię wyjątek. Spotkajmy się później po południu. Dobrze. Nie spodziewałam się, że zrobiłam na... Nie dobrze. Ale on też mi zaimponował. Poza tym był dość atrakcyjny jak na swój wiek. Jak na swój wiek? Jak można być ładnym, jak się ma 40 tam parę lat? No jest tutaj... Procentowo się oblicza, potem się wystawia ocenę na koniec semestru. Tego samego dnia po południu Kamila przychodzi do swojego profesora Krzysztofa Drozdowskiego na kawę. Dziewczynie bardzo zależy na grancie, który zaproponował jej wykładowca. Starszy o 30 lat mężczyzna zaczyna ją coraz bardziej pociągać. Czyli kiedy musiałabym oddać ten pierwszy konspekt? Czekaj. Wbijają na chatę i typ ma zapalone światło. Co za śmieć. Szczerze mówiąc, jak najszybciej, żebyśmy od razu wiedzieli, czy idziemy w dobrym kierunku. W takim razie od razu po powrocie biorę się za to. Dziękuję, że pan mi to tak dokładnie wytłumaczył. Nie ma za co. Ale tłumaczył dużo. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, ale może przesiedźmy o tym. Na uczelni oczywiście pozostaniemy przy oficjalnej formie, ale tu przy kawie. Co ja się wpakowałem? Ja się robię dosłownie czerwony, ja nie chcę tu być. Ja nie chcę być kojarzony z tą sceną. Możemy chyba sobie mówić na tym. Bardzo mi miło, no czuję się wyróżniony. Kamila... Nie zdarza mi się zapraszać studentek do domu. Kamila! Po prostu bardzo ci się podobam, tak? No chyba moja mama miała rację. Masz bardzo mądrą mamę. Dobra, nie przerywam wam dobrej zabawy, kochani. Oglądajcie, super się bawicie na pewno, nie? Co? Odprowadzę cię już do domu. Już? Ściemnia się, a twoja mama pewnie nie chciałaby, żebyś chodziła sama po nocy. Chodźmy. Krzysztof był ode mnie starszy o 30 lat, ale tak naprawdę to mnie pociągało. Wow! Szok! Do tego się nie spodziewałem! Kamile teraz jeszcze bardziej powali na głowę. Miał coś w sobie. Był taki kulturalny na poziomie. Moja mama pomyliła się co do niego. Nie zrobił nic złego i nie przekroczył ani jednej granicy. Ty za to przekroczyłaś każdą granicę możliwą. Godzinę później profesor Krzysztof Drozdowski odprowadza Kamilę do domu. Młoda studentka nie chce, żeby uroczy spacer za szybko się skończył. Pewnie wszystkie studentki ci to mówią, ale naprawdę jesteś niesamowity. No, może nie wszystkie, ale rzeczywiście całkiem sporo. Aha. Nie bądź zazdrosny. Wszystkie są tak zdolne i tak piękne jak ty. Daleko jeszcze do twojego mieszkania? W sumie to tu. No. Jezu! No tam byłem gotowy psychicznie, tu się nie spodziewałem! No myślałem, że jeszcze nie jesteście na to gotowi. Co się tutaj dzieje? Kamila natychmiast do domu! Spokój się, zostaw nas! Jak? Patola się tu dzieje, ale ty szybko reagujesz, jak ty szybko w ogóle jesteś, jak ty szybka jesteś, jak Sonic. Śmiesz! To dziecko ma 19 lat! To w sumie nie jest dziecko, jak ma 19 lat, tutaj akurat nie ma z tym żadnego problemu. Czy na uczelni wiedzą, co robić po zajęciach? No zostaw go! Szanowna pani, nie zrobiłem nic, na co nie zgodziłaby się pani córka, która jest dorosłą osobą. Ja rozumiem matczyną troskę, ale proszę powściągnąć emocje. Ja ci dam powściągnięcie emocji. O, ta już szuka supa, żeby mu wywalić. Halo, pomocy, policja! Co proszę, pomóżcie mi! Co ty robisz? Panowie, ci się nic nie dzieje! Co tam robi policja? Czemu tam idzie policja? Myślałam, że po tym, co odwaliła moja matka, gorzej być już nie może. Ale jak zobaczyłam patrol policji, to wiedziałam, że to dopiero początek. No miałam ochotę ją rozszarpać. Ona nadawała się tylko do psychiatryka. Wiedziałam.
Wiedziałam, że Kamila nie powinna zapisywać się na te przeklęte zajęcia. Jak on w ogóle mógł coś takiego zrobić? Ale ona jest odpalona, ona nawet jest wściekła przy tej setkach. Jezu, jak się wczuła! Kobieto! Proszę pani, przepraszam. Ja nic nie mówię, ja bardzo lubię, ja szanuję tutaj rolę. Przeklęty, obleśny typ. Nie zamierzałam pozwolić, żeby jeszcze kiedykolwiek zbliżył się do mojej córki. I ta policja spadła mi z nieba. A ja się pani w ogóle nie boję. Pani jest bardzo spokojną, kochaną osobą. Widać, widać. Aspirant Daniel Okoń, co tu się dzieje? Panowie, ten stary, obleśny typ morduje moją córkę, moje dziecko! Czy to prawda? Panowie, to jakiś niedorzeczny żart. Ale niech pani odpowie. No oczywiście, że to nieprawda. Nikt nie morduje moja matka, on po prostu nierówno pod sufitem. Jak zawsze. A proszę mi powiedzieć, że pani jest pełnoletnia? Oczywiście, że jestem pełnoletnia. Mam 19 lat i całowałam się z Krzysztofem, bo tego chciałam. Panowie, to jest jej wykładowca. Na pewno ją do tego zmusił, na pewno! Panowie, to wszystko nieprawda. Pocałunek odbył się za obopólną zgodą. Zresztą w ogóle głupio mi, że musimy na ten temat dyskutować. Była podpisana umowa? Jeśli panowie pozwolą, to ja lepiej już pójdę. Co? A gdzie? Dokąd? Chyba do więzienia! Ona nie daje za wygraną! Dokąd idziesz? Chyba do więzienia! Zajebista jest! Im dłużej jest powalona, tym bardziej on takie, ale dobry odcinek znaleźliśmy. Chyba jest lepszy niż poprzedni. Totalnie jest. Mamo, zamknij się, proszę cię! Ale bardzo proszę bez krzyków, nie mogą się państwo awanturować na środku ulicy. Dokładnie, no. Prywatne sprawy proszę załatwiać w zaciszu swojego domu. No nie, no skoro jest miejsce publiczne, to publika może być. Zajmują nam państwo teraz tylko czas, a... Tak naprawdę państwo są już dorośli i o ile nie łamią prawa, mogą robić co tylko chcą. Chce mi pan powiedzieć, że mi nie pomożecie? Że nie ma takiej mocy? Nie ma takiej mocy, nie ma takich żywiołów. To panią zaraz zatrzymamy, jeżeli nie przestanie się pani awanturować. Proszę się rozejść. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam cię, naprawdę. Ty upadłaś na głowę? Jak nawet policjanci ci mówią, że coś cię pogięło, to chyba jest coś na... Nienawidzę cię w ogóle! Kamila! Poczekaj! Zostaw! Poczekaj! Poczekaj! Panie! To już zaklątwy na nią, Jezu Chryste! Czekaj! Nie zamierzałam już się do niej w ogóle odzywać. Nie rozumiałam, jak można zrobić własnej córce taki wstyd. Dzień jak co dzień normalnie. Krzysztof był porządnym facetem. Jestem pewna, że nie jedna matka byłaby dumna z córki, gdyby przyprowadziła takiego do domu. Chyba się zagalopowałaś. Mam wrażenie, że byłaś na dobrej nucie, dobrze sobie radziłaś, ale teraz Sylwia, czy tam Kamila, mam wrażenie, że przeholowałaś. Byłam wściekła. Nawet jeśli nie doszło do naruszenia prawa, to co to za prawo? Ona zostanie prezydentem, zmieni to prawo i zamknie k***a w więzieniu. Nie powinno być dozwolone, żeby wykładowca całował się ze swoją studentką. Nie chciałam pozwolić, żeby ten oblech zbliżał się do mojej córki. To powinien być konflikt interesów, tak jak psycholog nie może pomagać komuś z rodziny i tak dalej, bo to po prostu no jest to konflikt interesów, nie za bardzo, no, you know. Konflikt ról. To jest konflikt ról. Tak powiedziała moja pani psycholożka. Ty nic nie rozumiesz! Nie, ja rozumiem, że jest starszy, że jest jej wykładowcą, nie powinni się całować, bo to nie wypada. Ale żeby mieszać w te sprawy policję, ciesz się, że koleś nie złożył sprawy o zniesławienie. A co mi obchodzi zniesławienie? Wiesz, że tu chodzi o nasze dziecko, naszą córkę! Wolałbym, żeby nasza córka przyprowadziła do domu chłopaka w swoim wieku i mogła z nią o tym porozmawiać. Ale na pewno nie, żeby wzywać policję na niewinnego człowieka! W ogóle jaki ten ojciec jest ogarnięty i tak w sumie to tak widzi tą sytuację tak... No nie wiem, z boku. W sensie ja jako ojciec chyba nie bym aż tak wyrozumiały. Wydaje mi się, żebym raczej był po stronie matki, ale wydaje mi się, że mu po prostu sprawia frajdę to, że jeszcze bardziej wkurza swoją żonę. Niewinnego człowieka! Niewinnego! Ty w ogóle nie wiesz, o czym ty mówisz! Mam tego dosyć! A ty nie podsłuchuj! Wydaje mi się, że mogę być poza domem, w ogródku, też tak by was słyszała. To o mnie chodzi! Tak, chodzi o ciebie i twoje bezpieczeństwo! Zrozum to wreszcie, dziewczyno! Dosyć tego, dosyć tych wrzasków. Chwili spokoju nie ma w tym domu. Uspokójcie się obie do jasnej cholery, bo ja już dłużej tego nie wytrzymam. Wychodzę! Co z ciebie za ojciec? Co z ciebie za matka? Co z was za ludzie? W paradokumencie. Dobra, dobra matka, która o ciebie dba i się troszczy i nie chce, żeby ktoś zrobił ci coś złego. Nie powinnaś mówić o samej sobie, że jesteś dobrą matką. Jest to całkiem takie, no nie wiem. Jedyną osobą, która mnie krzywdzi, jesteś ty i nikt inny. Jesteś najgorszą matką świata. Tak.
Ale z drugiej strony daje zarąbisty content, więc jest najlepszą aktorką ever, proszę pani. I ja naprawdę szanuję. I tu nie ma żadnego sarkazmu. Naprawdę. W życiu bym nie powiedział złego słowa tak naprawdę. To wszystko to jest po prostu taki akt. To jest taki format, seria. Proszę do mnie nie przyjeżdżać do domu. Chwilę później załamana Kamila dzwoni do swojego profesora. Ma nadzieję, że mężczyzna przyjmie jej przeprosinę i swoimi znajomościami ułatwi jej znalezienie miejsca w akademiku. Profesor Drozdowski jednak nie odbiera. Krzysztof, tu Kamila. Nie odbierasz ode mnie telefonów, więc pewnie masz mnie dość. Rozumiem. Przez to, co odwaliła moja matka, naprawdę się nie dziwię. Ale jak chciałbyś się spotkać, to ja chętnie. Bo nie mam gdzie mieszkać, bo chcę się wyprowadzić. Tak w skrócie wyglądała ta rozmowa, tak naprawdę. Dobra, co dalej? Kamila odkrywa, że chyba coś tego profesora i jej mamę łączy. Ogarnia to na mediach społecznościowych, kiedy szuka tego swojego profesora. No i będziemy mieli dalej akcję. Co to tak śmierdzi? Ty palisz? Nie, nie palę tam, ziam z głupoty od ojca. Przemyślałaś swoje zachowanie? Ja przemyślałam swoje zachowanie? A ty przemyślałaś, kiedy przestaniesz palić głupa? Dziecko, jak ty się do mnie odzywasz? Co w ciebie wstąpiło? Skończ tę komedię, dobrze? Dobrze wiem, że znałaś Drozdowskiego. Czemu mi o tym nie powiedziałaś? Nikogo takiego nie znałam. Ja nie zadaję się z takimi elementami. Takimi elementami żywiołów. Znowu, nie ma żadnych mod żywiołów. To jest też czarodziejka, słuchajcie. To jest ta Bloom z Wings. Skończ ściemniać. Widziałam wasze zdjęcie sprzed 20 lat. Uczył cię. Był twoim doktorantem. Jakie zdjęcie? Nie ma żadnego zdjęcia. Słuchaj, w internecie nic nie ginie. Czemu ty go tak nienawidzisz? Posłuchaj, Kamila, ja nikogo nie nienawidzę. A to, że mam jakieś zdjęcie z czasów studenckich, o niczym nie świadczy. Ja nikogo nie pamiętam w ogóle. Jesteście genetycznie skonstruowane, aby on się wam może podobał, nie? W sensie, skoro tak dwa pokolenia i akurat zbieg okoliczności. Trzecie pokolenie będzie już polowało na tych wszystkich Krzysztofów. Słuchaj, ja studiowałam zaledwie niecały rok. Ale Drozdowski jakoś w pamięć ci zapadł. Inaczej nie świrowałabyś za każdym razem, kiedy go widzisz. No mnie nie oszukasz. Posłuchaj mnie. Powtarzam po raz ostatni. Zabraniam cię z nim widywać, więcej się z nim nie spotkasz, wypiszesz się z zajęć i więcej się nie spotkasz. Oj, jak mi przykro, no chyba znowu przegrałaś. Dobrze, jak się odpała też. Tak się składa, że będę się z nim widywać. Postanowił puścić w niepamięć ten twój spektakl. I zaprosił mnie na randkę. Nie. A ja zamierzam skorzystać. Po moim trupie. Twoja mama umrze. O, nie strasz, nie strasz. Kamila! Kamila, dziecko, błagam cię, nie rób tego! Daj spokój! Ona teraz będzie ofiarę kładła w swoim rytualnym kole. Kurwa, zabije kilka kotów i kus. Następnego dnia po zajęciach Kamila przychodzi do profesora Drozdowskiego do domu. Mężczyzna nadal chętnie się z nią umawia. Młoda studentka bardzo się stara, żeby zatrzeć złe wrażenia po awanturze z policją. Cześć piękna, sama jesteś? Mama przyjdzie niedługo. Jesteśmy sami. Nie spodziewałem się tego. Nie, a ja bym może chciała powtórzyć i kontynuować to, co przerwała nam wczoraj moja matka. Wejdziesz? Może mama wrócić jednak chce mamę. Zapomniałem, jacy jesteście. Już. Zapomniałem o tym, jacy jesteście i znowu jest ciężko. Ale mam jeszcze jedną sprawę. No, brzmi poważnie. Co się stało? Jestem na tropie tego, dlaczego moja mama może cię tak nie lubić. Szczerze, chciałabym już skończyć ten cały dramat. Zaintrygowałaś mnie. Mów. Tak się składa, że przeglądałam twoje zdjęcia w internecie. Aha. Znaczy, przypadkowo. Słodka jesteś, jak się lubi. Ciężko, ciężko jest, no. No. Coś mi świta. Ale nie wiem. Tyle czasu minęło. Wiadomo, no, czas robi swoje. Czekaj. Sabina? Sabina Halicka? Tak, no to jest jej nazwisko panieńskie. Dlaczego ona cię tak nie lubi? Wiju. Twoja matka nie była taką studentką jak ty. Była fatalną studentką. Wiecznie nieprzygotowana.
opuszczała zajęcia i... Początkowo nawet przymykałem na to oko, ale na którymś egzaminie tak bezczelnie ściągała, że no nie mogłem jej zaliczyć. A wtedy ona się wściekła, zrobiła aferę, krzyczała na mnie, narobiła dymu na uczelni. Twoja mama zawsze była wyjątkowa. No i co, dalej się mści? Na to wygląda. Nie wierzę. Dlatego ona się tak mści. Wszystko przez to, że ten ziomek ją przyłapał na ściąganiu. Profesor Drozdowski niespodziewanie przerywa randkę z Kamilą. Tłumaczy się, że zapomniał o ważnym spotkaniu. Kamila jednak czuje, że to kłamstwo. Przestań ściemniać. Wszystko było dobrze, dopóki nie pokazałam ci tego zdjęcia. Teraz nagle każesz mi wyjść i mówisz, że się niby spieszysz. Nie niby, tylko bardzo. Bardzo się spieszę. Chodzi o moją matkę? Nie, nie o to chodzi. Z całym szacunkiem, ale co mi obchodzi twoja matka? Nie wiem, boisz się, że dalej będzie się mścić? Nie. To daj spokój, ona wie, że nic nie zdziała. A zapowiadało się tak super, tak miło się was oglądało. Jezu, jaka szkoda, że teraz wrócicie do akcji, coś się będzie działo i mama znowu będzie krzyczała. Ajajaj, ale szkoda. Co ty tutaj robisz? Idę do ciebie. Mamy do pogadania, łapy przy sobie. O co ci chodzi? Załatwmy to w końcu raz na zawsze. Żebyś odczepił się od mojej córki. Twoja córka jest dorosłą osobą. Ale nie wie, jakim jesteś potworem. A po drugie, chcę ci wykrzyczeć wszystko, co o tobie myślę, ty gnido. Skończ z tymi wyzwiskami, jesteś żałosny. Zakochałam się w tobie, a ty mnie skrzywdziłeś. Sama do mnie przychodziłaś, to był twój wybór. Wykorzystałeś mnie, a teraz uganiasz się za moją córką. Zabraniam się z nią widywać. Możecie pomyśleć, o Jezu, jak ona to słyszy, jak ona podsłuchuje, jest to tak daleko. Pamiętacie, jak ona głośno mówi? Wydaje mi się, że wszyscy dobrze słyszą, co ona tam gada. A przyrzekam, jeśli jeszcze raz ją dotkniesz, zabiję. Zabiję cię! O, jeszcze mu napluła na buty, to ma czym pastować je. Matka zdradziła ojca z Krzysztofem, no, mieli romans. O, potem wszystko zaczęło mi się składać w jedną całość. Moja matka po prostu była zazdrosna o to, że teraz ja jestem z Krzysztofem. Przez tyle lat nie wiedziałam, z kim mieszkam pod jednym dachem. Więc Kamila tym bardziej zrobi mamie na złość, jeżeli będzie robiła... z panem profesorem. No pięknie! Pięknie, brawo! Kamila, co ty tutaj robisz? Odkrywam, że moja matka jest manipulantką, kłamczuchą i zdradziła ojca. Nic nie wiesz, nic nie rozumiesz. Oj, rozumiem więcej niż myślisz. Słyszałam waszą rozmowę z Krzysztofem. Co, miałeś z nim romans? On cię zostawił i teraz się mścisz? Słuchaj, jesteś zazdrosna o to, że nie wiem, że teraz ja z nim jestem, że teraz my to robimy? Co robicie? Ty chyba nie chcesz mi powiedzieć, że... Jeszcze nie, ale zamierzamy. I ty w tym nie przeszkodzisz. Zresztą... Tak, dodaliście sobie termin do Google Maps? Zamierzamy? Ty nic nie wiesz, nic nie rozumiesz, nie znasz całej prawdy. No, nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że moja matka chce mi uprzykrzyć życie przez zazdrość. Co? Jestem młoda, dostałam się na dobre studia, w dodatku Krzysztof się mną zainteresował. Mam wszystko, o czym marzyłaś. Kamila, dosyć tego. Jedziemy do domu, wsiadaj do auta. Nigdzie z tobą nie jadę. Powiedziałam, wsiadaj. Słuchaj, brzydzę się tobą. Wracam sama, a tobie? Tobie radzę pakować walizki. I lepiej parkować. Nie parkuje się w takich miejscach. Co ty robisz? Na skrzyżowaniu parkujesz? What the f***? Pół godziny później Kamila wraca do domu. Chce wyjawić ojcu prawdę o romansie matki z profesorem Drozdowskim. Niespodziewanie mężczyzna wysyła jej wiadomość. Wybacz, ale nie możemy się więcej spotykać. Usunę twój numer i tobie radzę zrobić to samo. Matko, a ta miłość mogła być tak długa, nie? Jakbyście mieli 15 lat związek, a potem byś zmieniała mu pieluchy. Proszę bardzo, jesteś z ciebie dumna? Oczywiście, że jesteś. Od początku chciałaś, żebym zerwała z Krzysztofem. Byłaś zazdrosna o to, że zajęłam twoje miejsce. Co? Nic nie powiesz? O, córka się zesrała. Sytuacja nie jest wcale aż taka prosta. No, jakoś mnie to nie dziwi, ale ja mam dużo do powiedzenia, zwłaszcza tobie. Uspokój się i idź do siebie. Ale uwierz mi, zainteresuje cię to, co mam do powiedzenia. Wszystko już wiem. Idź, proszę, do siebie. Jak to wiesz, powiedziała ci? I nic z tym nie zrobisz? Przecież ona powinna się stąd wyprowadzić. Nikt nigdzie nie będzie się wyprowadzał. Tato, ona cię zdradziła. Oszukała nas, zdradziła cię z Krzysztofem. Nie boli cię to? Boli, ale to są sprawy między nami. Nie wiesz wszystkiego, dlatego proszę cię, uspokój się i przestań wrzeszczeć. A z tym gnojem, z tym ścierwem, nigdy więcej już się nie zobaczysz, rozumiesz? Tata wydał rozkaz i
Powiedział całkiem przekonująco, ja się boję go dwóch teraz i... proszę pani, proszę pana, to są wszystko żarty. Niesprawiedliwe i ja was nie będę słuchać. Powiedziałem dość! A ja mam to gdzieś, to moje życie i nie macie prawa mi mówić co mam robić. A ty, jeśli myślisz, że wygrałaś, to jesteś w błędzie. Jeszcze odzyskam Krzysztofa, wiesz? Zabraniam ci. A ja mam to gdzieś! Stój! Stój powiedziałem! Nie mogłam w to uwierzyć, no przekabaciła ojca. Ty, powiem wam, że jeżeli dobrze zrobią zakończenie, to nawet odcinek nie jest najgorszy, jest nawet całkiem ciekawy, nie? No porównamy do czwartkowego, to powiem wam, że lecimy, jedziemy, lecimy, na nartach zjeżdżamy. Po awanturze z rodzicami Kamila przyjeżdża do domu swojego profesora. Liczy, że przekona go, aby nie przejmował się jej matką i dalej się z nią spotykał. Kamila, weź się ze mną spotykaj, nie obrażaj się. Teraz możemy zamieszkać razem i... Co? Dziewczyna, zagalopowałaś się troszeczkę, naprawdę. Wróćmy lepiej do oficjalnych relacji i nie spotykajmy się więcej. Przestań. Wiem, że ci się podoba i wiem też, że miałeś romans z moją matką i mi to jakoś nie przeszkadza. Skąd wiesz? Nieważne. Powiedziała ci? Mów wszystko, co wiesz. Wiem, że chcę tu zostać na zawsze. Nie! Nie tykaj jej! Nie! Dobrze. Co jest? To było straszne. W jednej chwili kulturalny człowiek zmienił się w jakiegoś potwora. Chciałam stamtąd jak najszybciej uciec. Bałam się, że mnie skrzywdzi. Okej, okay, aktualnie oglądam sytuację, w której... dwa teletubisie zaczynają się przewracać na trawie. Kochani, w całej krainie radości i szczęścia wśród teletubisiów słoneczko ma takie... co tu się dzieje? Zaczęło się tak przewracać. I ta rurka wyjeżdża i ona mówi: teletubisie, teletubisie, wracamy do domku, teletubisie. I wtedy wpada pan Lampa. Jaka akcja, jakie pośli, co tu się dzieje w ogóle, what the heck? Nie zwolnij! Typo nawet pasuje do bycia takim totalnym zwyrolem, nie? Jakie wyważenie nawet całkiem dobre, nie? No wiadomo, że po prostu klamka złożył, ale nawet, kurde, starają się, jest akcja. Stój, gnoju! Bardzo łatwo uciekł. Nawet nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby moi rodzice nie przybiegli na czas. Powinnam była od razu ich słuchać. Ja jestem w szoku, co się wydarzyło. Cholera jasna, powiem, musimy niestety wyciąć, ponieważ YouTube jest super miejscem. Bajka to mało, to jest tylko sympatycznie. Jakby co, macie link w opisie, żeby sobie obejrzeć tą scenę tak bez cenzury, bez skracania. Dlaczego ja odcinek 1120 12+, więc no... Chwilę później zapłakane kobiety wybiegają przed dom sprawdzić, czy gwałcicielowi udało się zbiec. Jednak ojciec Kamili zatrzymał Drozdowskiego, uniemożliwiając mu ucieczkę. Ej, ale to dziwne, że go nie zabił, nie? Albo mu się zrobił krzywdę, po prostu go trzyma. To jest powalone. Typ jest jakimś ultra opus magnum optimus prime typem, który zawsze robi dobre rzeczy. Mówię o ojcu. Gnoju! Najpierw skrzywdziłeś moją żonę, a teraz to samo chciałeś zrobić naszej córeczce? Mojej małej dziewczynce? Same się pchały, obie! Zamknij się! No bo, czy to znaczy, że tak, ja o tyle lat co ty, też byłam nie zafascynowana. Już spotykałam się z tatą, to było nie w porządku wobec niego, pochodziła do tamtego. Do czasu aż mnie... Czy ona ma dwa zegarki, by the way? Się na mnie rzuci. No muszę... Grzecznie. Tak. Możecie przestać płakać i tak mówić, bo ja was nie rozumiem i jest to strasznie naturalne, nie? Psujecie to. Mnie tak cały czas, ja rozumiem. Nie, po prostu nie wydaje mi się, że osoby w takiej sytuacji tak robią. Nie wiem, jakie są takie sytuacje, ale oglądałem inne filmy, gdzie były takie sytuacje i tak nie grali tak tego. Dopiero tata dzisiaj ze mnie to wyciągnął. Byś powiedziała mi to wcześniej, to wszystko by się inaczej skończyło. Chciałam cię chronić bez wyjawiania tej prawdy. Sposób mówienia o tym to dla mnie horror. Chciałam zabrać tę tajemnicę do grobu.
żeby nigdy nikt się o tym nie dowiedział, ale on znowu stanął na mojej drodze! Przepraszam, powiedzieć taką... Ten porno kobiet jest niedorzeczny momentami. Jakie to jest dziwne. Jakie wy jesteście dziwne. Wasze... Każde wasze rozmowy są strasznie dziwne. Ty masz dwa zegarki, no. What the fuck? Jadą! Jadą, świry, jadą! Jadą i niech go zabierają, bo ja już dużo tego nie wytrzymam i jeszcze zrobię coś głupiego. Typ jaki w ogóle jest woke, nie? Jeszcze mówi, ja go tak trzymam, ale mogłem go tak nie trzymać, zrobić mu krzywdę. Próbowałam żyć normalnie przez te wszystkie lata, ale to nie było proste. Jak spotkałam na drodze Drozdowskiego i to jeszcze z moją córką. I jeszcze wywaliłam mu z bara, to myślałam na początku, że to fajnie, a to jednak nie. No dobra, jego aresztują. Jak śmiesz, ty gnoju, po tym wszystkim jesteś potworem. Próbowałeś z***ć własną córkę. Własną córkę! Co? Mamo! Wow, co? 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 Jaki w ogóle twist robimy jeszcze na końcu? Co jest? Powiedz, że to nieprawda. Sabina, błagam cię. Powiedz, że to nieprawda. Niestety. Kłamiesz, szmato! Co ty mnie próbujesz robić? Siadaj, siadaj, spokój! Nie dotykaj mnie! Co byśmy obejrzeli za karuzelę? Śmiechu radości oczywiście! Ale to mi się! Pomóż mi! Mnie też nie dotykaj. Nie dam rady. Nie dam rady. Błagam was, wybaczcie mi! Wybaczcie mi oboje! Przed chwilą było połączenie rodziny, nie? Dobre zakończenie! Nie! Zepsułaś zabawę, po co to mówiłaś? Potem okazało się, że prawie zakochałam się we własnym ojcu, który na koniec próbował mnie... Jezu, jak źle! I też bardzo dobry content, to by się spodziewał. Jestem naprawdę zaskoczony, to jest moje zaskoczona twarz moja. Jest 3 dni do końca par dokumentu, się okazuje, że tamten typ został obrony przez prawnika i jest na wolności. I jak to się rozwiąże? Dziewczyna przeprowadza prywatne śledztwo na uczelni i dociera do doktorantki, która 2 lata temu zawiesiła naukę z powodu konfliktu z Drozdowskim. Przyznaj się, skrzywdził cię, tak? Dlatego wziąłeś dziekankę i cię nie było? Nie! Nie kłam! Nagle z dupy, jak jest ktypiara, idzie, ta ją wali po prostu normalnie z łapy i mówi: dawaj, przyznawaj się, że tamten się do ciebie dobiera, dawaj, kurwa, natychmiast! Nic nie rozumiesz. Uwierz mi, że rozumiem. Ten człowiek zrzucił mnie i moją mamę. Ile ty tego bierzesz? Tyle, żeby móc rano wstać i przeżyć kolejny dzień. Co tu się dzieje? What the... Co jest? Nawet się nie dziwię, czemu tego nie zgłosiłaś. Moja mama mówiła, jakie to jest traumatyzujące dla kobiety. Ale zrozum, ten człowiek to jest cholerny drapieżnik. Potwór. Wyobraź sobie, ile jeszcze dziewczyn może skrzywdzić, ile dziewczynom może zniszczyć życie. Ale my możemy go powstrzymać. Słyszałam też o innych dziewczynach. Proszę. Tylko nie wiem, czy uda nam się je odnaleźć i przekonać. Pójdziemy do nich razem. Zostało mi do końca paru dokumentu, nie wiem, czy będziecie robić sequel, czy to jakby teraz przyspieszycie i będzie koniec. Wydaje mi się, że treść tego paru dokumentu i scenariusz was trochę was przerósł, ale powiem wam nawet jak na paru dokument nieźle. Krzysztof Drozdowski został umieszczony w areszcie, w którym czeka na długi proces związany z szeregiem przestępstw na tle jakich dopuszczał się przez lata swojej działalności na uniwersytecie. Grozi mu 12 lat pozbawienia wolności. Ziomkowi grozi 12 lat więzienia, w skrócie. Bo im się udało to wszystko ogarnąć, tak? Tylko my tego oczywiście nie zobaczyliśmy, bo nagle mamy przyspieszenie razy 3 akcji. Kamila i jej matka uczęszczają na terapię, na której mierzą się z bolesnymi przeżyciami. Cały czas wspiera je Ryszard, który nie przestał uważać Kamili za swoją córkę i wybaczył żonie, że ta go okłamywała. To ja poczekam na zewnątrz. Gotowa na terapię? No. To idziemy. Mamo. Tak? Ja rozumiem. Co? No, to dlaczego nie powiedziałaś mi o Drozdowskim. Teraz już wszystko rozumiem. Chodź, bo się spóźnimy. Jestem na bieżąco z tym, co się dzieje z Drozdowskim.
Czuję ulgę, że sąd nie zgodził się, by ten potwór odpowiadał z wolnej stopy. Wiem, że moja rodzina jest bezpieczna. To tyle, mamy jednak happy end. Nie spodziewałem się, myślałem, że będziemy mieli złe zakończenie, co byłoby jeszcze według mnie lepsze, bo rzadko kiedy są złe zakończenia, nie? A jeszcze gdyby to tak zrobić i oni się tam skłócają, a tak to zrobiło się przyspieszenie, to trochę wam zgorszyło zakończenie. Wydaje mi się, że gdybyście się jednak pogodzili z tym, że się nie wyrobiliście, nie mogliście aż tyle treści wpakować we swój materiał, to byłoby lepiej. W sensie po prostu mogliście jakby to jakby też jakby podsumować to, co już jakby nagraliście i widzicie, że hej, mam już materiał na 41-43 minuty, to już końcówkę robimy taką, że po prostu ta Kamila idzie do psychologa, próbuje sobie jakoś poradzić i to ona jest tą ostatnią uratowaną bohaterką, która sobie jakoś stara się sobie poradzić i coś tam mówi jeszcze na koniec w setce o swoich tam rodzicach, nie? A tak to no, zrobiliście tak jakoś tak plasteliną, bardzo przyspieszone, dobre zakończenie, ale ono już nie jest przekonujące, nie? Tak, dałem na poważnie dałem powód, na którego uważam, że to zakończenie nie jest dobre. Rzadko tak robię, no więc pomyślałem, że zrobię tak dla odmiany. Dziękuję wam pięknie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się nie spodobał, to super, ale jeżeli wam się spodobał, to jesteście dziwni. Jak zawsze. Dziękuję wam pięknie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a powoli zmierzamy do mojego wyjazdu do Kanady. Lecę na 3 tygodnie ponad, więc odcinki nie będą w czwartki, będą tylko w niedzielę, bo nie jestem w stanie aż tyle nagrać filmików na zapas, bo bym miał zły humor na wyjeździe. Ale obiecuję wam, że nagrodę wam przywiozę fajnego vloga z Kanady, bo jadę sobie road tripa, będę zwiedzał połowę tego kraju praktycznie, albo bardziej 15%, bo jest to drugi największy kraj na świecie, więc może być problem, żeby zmienić połowę w 3 tygodnie. Musiałbym mieć rakietę, ale trochę pojeżdżę i wam pokażę vloga, tak jak kiedyś. Trzymajcie się, kochani. Widzimy się, słyszymy. Pa, pa!